planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniecko 7. Jest to projekt prezydenta, druk nr 1050. Dziś odbywamy drugie czytanie. Bardzo proszę, kto w imieniu pana prezydenta i dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani prezydent, wysoka rado. Do druku 1050 nie wpłynęły poprawki oraz nie wpłynęły autopoprawki. W związku z tym bardzo proszę o poddanie pod głosowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec Osiedle. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i będziemy głosowali. Proszę o przygotowanie się. Kto z państwa radnych za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec Osiedle? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 28 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że żaden przyjął ten projekt uchwały. Tutaj do głosu zgłosił się pan Czaraciek właśnie po zakończeniu głosowania i na minutę go dopuszczam. Bardzo proszę. Ale nie w dyskusji, tylko po. Dziękuję bardzo panu przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo radni. 5,5 roku temu przystąpiliście państwo, podjęliście uchwałę o tym, żeby przystąpić do sporządzenia tego planu. Plan był bardzo trudny, burzliwy. Bardzo wiele zmienił również dla nas, jako dla mieszkańców Tyńca, dlatego że nauczył nas pewnej integracji, występowania w swoich sprawach. Dla miasta też wprowadził pewne zmiany, bo udowodnił, jak ważny jest dialog społeczny. Dlatego bardzo dziękuję. Po pierwsze, w imieniu nie ma planu idealnego, a wiemy, jak architekt o tym, ale jako mieszkaniec Tyńca nie poważniony do tego, że jest bardzo pokrytowa, że zostało to doprowadzone do końca. Po tak długim czasie w szczególności chcę podziękować panu prezydentowi, który powiedział, że nie będzie długo, że tak naprawdę nie ma. A również pani prezydent Potrebowej za to, że podjęła ten dialog, za uwagę i odwagę podjęcie tematu. Panu radnemu Stałowemu za to, że zawsze był do naszej dyspozycji, wspierał nas, a przede wszystkim chciałem podziękować również panu dyrektorowi Marcinkowi i panu dyrektorowi Kaczmarskiej, którzy z nami współpracowali. Cudny, to pewnie jest uczę panu Państwu dziękuję, że przygotowaliście. Dziękuję. Myślę, że ten miły akcent poza głosowaniem ma być wprowadzony.